Państwo zdecydowali się przyjść na to spotkanie, bo to jest wielkie wyróżnienie. Aktor, artysta, w ogóle wszyscy, którzy chcą cokolwiek przekazać, zostawić po sobie, marzą o publiczności i to jest najważniejsze. Jeżeli mamy teraz epokę wielkich reżyserów, którym się wydaje, że nieważna jest publiczność i oni sobie tam tworzą i to naprawdę jest nieporozumienie. My jesteśmy przedsiębiorstwem usługowym dla społeczeństwa i naprawdę cieszę się, że Państwo żeście przyszli i że możemy sobie porozmawiać pod duszami. Dziękuję bardzo. Ja jestem bardzo smutna, ponieważ ja o tych filmach w ogóle zapomniałam. No nie powiem, że o Janie, ale zapomniałam, że w ogóle brałam udział w tych filmach. Więc naprawdę... Ale o tym wieczorze pani nie zapomniała. O wieczorze nie, bo jak jestem w Zielonej Górze, słuchajcie, to jest miasto dla ludzi. Naprawdę wspaniałe. Tak pełne tego ciepła, oddechu i miłych ludzi. I wydaje mi się, że tutaj te wszystkie przedsięwzięcia, jak ten festiwal, bo ten festiwal mi się bardzo, bardzo podoba, ale nie dlatego, że jestem gościem i że to wypada, tylko proszę Państwa, produkcja filmów jest ogromna, a jeszcze największą siłę mają pieniądze, które propagują i reklamują filmy profesjonalne. Natomiast ten festiwal promuje przede wszystkim wszystkich tych, którzy chcą właśnie o publiczności, o społeczeństwie blisko, delikatnie, za bardzo małe pieniądze chcą przekazać i zostawić, zatrzymać w czasie to, czym żyjemy my teraz. Zatrzymują na swoich filmach, które Państwo możecie oglądać z różnych stron świata, nauczyć się, dowiedzieć się, jak inni odczuwają, jakie inni mają problemy. I dlatego ten festiwal jest kameralny, wspaniały dla ludzi, ale zasięg ma ogromny. I dlatego cieszę się, że właśnie zorganizowano już po raz 11 ten festiwal. Proszę Państwa, jesteście elitą. Naprawdę. Dziękuję. Rewelacyjna, naprawdę. W tej roli jest pani rewelacyjna, naprawdę. Chciałam panu powiedzieć, że to jest wielka pamiątka moja, dlatego że Andrzej Wajda jest wspaniałym reżyserem. Młodzi powinni go podglądać cały czas. On umie, to się nazywa rządzenie ludźmi, sprawą. Potrafi zmobilizować. I ja dentystki też obserwuję z dziesiątki lat, no i dostałam rolę dentystki. Ale jama ustna jest bardzo intymną, bo tak, tak, prawda? Ale to jest bardzo intymna część ciała, bardzo. A tutaj przede mną wielki aktor, mój asystent, a potem profesor. Słuchajcie, zaprzyjaźnieni jesteśmy. A ja gram potwora, bo tutaj ładnie napisano przyjaciółka tam żony. No, przyjaciółka żony, to jest mało, ale to jak każda przyjaciółka żony również ma apetyt na tego pana, prawda? No i robimy te zdjęcia, tam część wyszła, bo ja go też skonsumowałam. Ale to źle by świadczyło o tej postaci, bo to jednak miał być przenośny Ryszard Kapuściński. Jakby o dziennikarzu, który, prawda, ale powracając do tego tematu, ja teraz temu panu film jest bezwzględny. Ja z 2 do 3 dni ćwiczyłam, jak operować tymi narzędziami. I już mi się zdawało, że już to wszystko.
tak, kawę, telefon przyjmuje, kawę parzy, tur zagaduje, bo to specjalnie psychologicznie jest ważne, że one odwracają uwagę od tego, co... A tutaj wsadzają panowi mnóstwo lepiej i on może zrobić. I zastrzyci go. Ma wyrwać, bo bez znieczulenia ma wyrwać, i to jest symboliczne. Ja zdenerwowana, nic, trzęsło mi się i tutaj zrobiłam. Nagrałam scenę i w uszach mam to, jak dla mnie wrzeszczał mój ukochany reżyser. W samochodzie nie mogłam ruszyć 45 minut, bo mi się wszystko trzęsło, bo ja nie mogłam, bałam się ruszać. No i potem premiera, potem recenzje. I Andrzej Wajda pierwszy raz w życiu osobiście, a mnie pochwali do mnie. Mogę wam zacytować, jak to brzmiało. Patrz, ja tak na ciebie krzyczałem, a ty się podobasz. Dzień dobry pani. Chciałem zapytać, bardzo dużo czasu poświęca pani sztuce. A kiedy ma pani czas wolny dla siebie i rodziny? 24 godziny. Proszę pana, sztuką się żyje. Sztuka jest wszędzie. Teatr jest wszędzie. Natomiast ja jestem szczęśliwa, bo ja wydałam dwa miesiące temu moją córkę za mąż i ja jestem wolny człowiek. Ja naprawdę jestem teraz do wzięcia. Gdzie wy leci, Boże, kochany, Boże, żeby wszyscy mieli zdjęcie, rozumiesz? Na scenę, na scenę.